Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda obecnie moja hodowla termitów. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do naszego sponsora www.vantistera.pl. Jest to sklep, w którym znajdziecie wszystko, co jest związane z terrarystyką. Moje termitarium powstało w poprzednim odcinku, możecie go zobaczyć podążając za strzałką. W zbiorniku nic się praktycznie nie zmieniło. Skrytokwiat rośnie sobie w najlepsze, skoczogonki spacerują po próchnie, jedynie pojawiły się małe zmiany, które są nieuniknione przy naturalnych zbiornikach. Pojawiła się pleśń na kawałku próchna oraz liście powoli się rozkładają. Również termity w dalszym ciągu są w próbówce, co jest dla mnie zdecydowanie dużym zaskoczeniem, ponieważ myślałem, że przeprowadzą się do substratu lub do spróchniałego kawałka drewna. Zastanawiacie się pewnie, jakie zmiany w takim razie zaszły w kolonii. Otóż żadne, niestety kolonia dalej jest w tej samej liczbie, jaka była. Nie zauważyłem również, aby królowa składała nowe jaja. Jest to dość niepokojące. Królowa termitów powinna składać masę, ale to masę jaj dziennie, ale niestety tak się nie dzieje. Dlatego postanowiłem, że muszę coś zmienić i przeniosłem termity w inne miejsce, które jest lepiej dogrzewane, jest tam cieplej, co może skłoni królowę do składania jakichkolwiek jaj. Ani razu również nie widziałem, aby termity wyszły poza gniazdo. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że wszystkie robotnice, które są obecnie w kolonii, to robotnice zajmujące się królem i królową. Termity mają zawsze wyznaczone konkretne zadania, które wykonują i po prostu innych zadań już nie robią. Mam nadzieję, że kolonia zacznie postępować do przodu i ich liczebność się zwiększy, ponieważ mam względem nich bardzo, ale to bardzo poważne plany i chciałbym, aby ta kolonia rozrosła się do zdecydowanie większej liczby. Dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie krótki, jest to spowodowane tym, że cały czas budujemy nasz sklep i nie mamy po prostu czasu na robienie dłuższych filmików, a chcemy oczywiście coś Wam zawsze wrzucić. Mam nadzieję, że ten odcinek i tak Wam się spodobał. Również zachęcam Was jeszcze raz do odwiedzenia naszego sklepu i wsparcia naszych projektów właśnie poprzez zakup w naszym sklepie. Pozdrawiam.